Dzisiaj piwo Hop Fiction z Brewdoga. Jest to jedno z serii Prototype. To jest taka seria, Brewdog co roku wypuszcza 4 nowe piwa. Uruchamia na swojej stronie możliwość głosowania i najlepsze, to które zostanie przez klientów wybrane najlepszym, zostaje uważane ponownie. W tym roku wśród 4 piw znalazło się właśnie Hop Fiction India Pale Ale. Poza tym pojawił się też Pale Ale bezglutenowy, Alt Beer i Mild. Także te dwa ostatnie dosyć klasyczne style. Tutaj oczywiście India Pale Ale. No i ciekawy jestem też tego bezglutenowego Pale Ale. Z tego co zauważyłem na stronie Brewdoga, on cały czas prowadzi na razie. Także ciekawe, czy prowadzi dlatego, że jest faktycznie najlepszy, czy że no, jest takim piwem niespotykanym, no i też jakby przydatnym, bo jednak osoby, które chorują na celiakię, mają problem ze znalezieniem dobrego piwa bezglutenowego, a tutaj jest na to spora szansa. Ale skupmy się na Hop Fiction. Piwo prezentuje się tak. Piana, jak widzieliście, była na pewno znacznie ładniejsza, znacznie bardziej bujna, ale trochę już minęło czasu od nalania, także opadła. Ale jest ładna, drobno pęcherzykowa, tworzy całkiem ładne ślady na szkle. Barwa jest złocista, jasno złota. Tu w ekranie widzę, trochę jest ciemniejsza, ale jest jasno złota, bardzo klarowna, taka trochę jak czeski pils. Bardzo fajnie wygląda. Aromat jest bujny, bo już czuję tutaj, że się unosi. Fajne uderzenie chmielowe. Owoce tropikalne przede wszystkim. Taki sok z owoców tropikalnych. Egzotyczny. Super, super aromat. Ananasy, mango. Jakieś brzoskwinie, papaja, coś takiego, takie klimaty. Trochę cytrusa, ale tutaj generalnie jest to zapach soku z owoców tropikalnych. Świetny. Smak jest bardzo delikatny, dość słodki, ale to raczej od tych posmaków chmielowych, czyli to jest taka słodycz pozorna. Ale piwo jest dość słodkie, nie jest jakieś bardzo wytrawne. Takie dosyć pełne w smaku. Okrągłe, można powiedzieć. A przy tym bardzo pijalne. Tu już przeważają cytrusy. Są też owoce tropikalne. No, generalnie słodki, owocowy profil smakowy. Bardzo przyjemne, łatwe, sympatyczne piwo. Troszkę po kilku łykach zaczyna goryczka się zaznaczać i jest taka dosyć szorstka, trochę nieprzyjemna, zalegająca, wychodzi na zewnątrz. Przy pierwszych łykach praktycznie jej nie było, nie uderza od razu, tylko po chwili dopiero się pojawiła i rzeczywiście jest trochę ściągająca, taka trochę herbaciana. Ciekawa jest etykieta, to już jest ten nowy wzór. Tu jest taka fajna rzecz, tabelka, gdzie można sobie wpisać swoje wrażenia, czyli wygląd, smak, zapach i uczucie, odczucie w ustach. Ciekawa koncepcja, no chociaż tak po etykiecie trochę ciężko by było pisać. Papier jest taki też, który jak najbardziej by umożliwiał pisanie, więc w sumie fajna sprawa. Bardzo oszczędna, bardzo taka estetyczna, ale całkiem przyjemna. Piwo jest w porządku, bardzo przyjemne, nie rzuca na kolana, nie zachwyca, takie jak najbardziej do wypicia, bardzo łatwe, bardzo delikatne, poza tą lekko gryzącą goryczką. Fajny aromat, ale kolejne India Pale Ale tak naprawdę niczym szczególnym się nie wyróżnia, na kolana nie rzuca, ale też cenę ma dosyć przyzwoitą, chyba 11 zł, także można spróbować, jak ktoś chce. Ja spróbuję jeszcze się zaopatrzyć w to piwo bezglutenowe. I zobaczymy, jak ono będzie smakować. Raczej Alt Beera i Milda sobie odpuszczę.
To na razie tyle.